Witam Was bardzo serdecznie. Gramy w co chcemy. Oczywiście skończyło nam się ładowanie interwału szóstego. Przechwycenie. Pierwszy patent taki. Pierwsza część tego interwału. I od razu komitet powitalny jest. Łatam minę. O, trochę spieszyłem z tą miną. Gotcha. Nice. Very nice. O, trochę armorka. No nieźle. Kolejna apteczka. Mam ich w tej chwili 9. Trochę amunicji do pistoletów, fajnie. Dobra. Zobaczmy, czy coś tu mamy. O, jest moja mina. Mogę ją podnieść? Nie. Ale nie może też mi wybuchnąć. Więc jest okej. No właśnie. Tutaj mamy już jakieś laboratoria. Tak a propos lokacji w Fizze. Jest ta różnorodność. No kurde, nie powiecie mi, że nie. No, muszę uważać, bo pod względem HP troszeczkę słabo to wygląda. Ciekawostka. Mam wrażenie, że przechodził tutaj pewien grubas. Christ, I thought I was a goner. Mr. Mapes, you're still alive. No thanks to you guys. What are you doing here? The elevators are offline and those soldiers are everywhere. You've got to find a security office and override the lockdown. You gonna stay put this time? On my honor. Jasne. Ja nie lubię tego gościa jakoś. Mówię wam. Jest denerwujący. Ciekawy patent. Ciekawy. My właśnie tu mamy wejść, tak? Jakaś wiadomość. O, dodatkowy HP. Też bym na jej miejscu wariował. Jakby naprawdę zobaczyła, co tu się dzieje, dopiero by zaczęła wariować. Nie sądzicie? Bo ja właśnie dokładnie tak uważam. Dobra. Orzesz ty w mordę. I tam jest kilku. Idą od tamtej strony. Widzę ich. Dobra. Ale się rozpysnął. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej formie oni otrzymują zawsze jakieś obrażenia krytyczne albo coś w tym stylu, bo
czasami po prostu rozsadza ich, a rzadko ten efekt się pojawia, kiedy nie włączamy spowolnienia. Warto o tym pamiętać. Bardzo warto o tym pamiętać. Dobra, mam 9 apteczek. Troszeczkę poszedłem tutaj zbyt na pałę nawet, bym rzekł. Kosztowało mnie to sporo HP. Dobra, mam 10 na 10 apteczek. Myślę, że będzie dobrze. Którędy teraz? Tędy? Nie, tu jest zamknięte. Wiecie co? Przeproszę was na chwilkę, muszę pewną rzecz zrobić. Za chwilę wracam. No wybaczcie mi, już jestem. W ogółem też zapomniałem zapisać gry. No, standard. Czasami się zdarza. Mam nadzieję, że wszystko się w miarę dobrze nagrywa. Kontynuujemy naszą działalność, czyli odnalezienie. Heksona. Bardzo ładnie to wyszło. Sporo tutaj jest armora, bardzo fajnie, bardzo mi podoba mi się ten fakt. Aczkolwiek z drugiej strony średnio mi się podoba opcja, że tyle tu amunicji. No ale nie tragizujmy, nie tragizujmy. Kici, kici. Mam zabaweczkę. To się na pewno przyda. I to całkiem za chwilę podejrzewam. O, chwila zwiechy. Chyba mój wspaniały lapek zaczyna odczuwać temperaturę. Heady wchodzą normalnie prawie że od ręki. W przypadku spowolnienia to slow motion jest naprawdę bardzo mocno ułatwiające życie. Nie, nie chcę tej broni ani tej. Na razie tam nie idziemy. O, jest. Są jakieś informacje. Dobra. Orzesz ty, cholero. On tam rzucił granat. Akurat nie chciałem miny rzucać. Ale dobra. O, 100% armorka, fajnie. Widzieliście? Dostał w łeb i nic mu to nie zrobiło. Dopiero na slow motion, jak jeszcze raz mu przysadziłem prosto w pleban, to udało mi się go zabić. Bez sensu, prawda? Ej, co jest? Co ja mam w takim razie zrobić? Come on! Wcisnąć. Zlokalizować i unieszkodliwić Paxtona. Ferla, dobra. Sayonara, sucker! Mówiłem, że ten skurczybyk będzie zastrzelę go. Normalnie zrobię to z tej wyrzutni rakiet.
zasadzę mu prosto w baniak tą rakietą. Menda. Cholerny oszust. Kratka. Dobra, czyli ona prowadzi nas dalej. No to dalej. O, w dół. I... Nieupoważniony personel. Misja. Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu dotarcia do Fetela. Zanim zmieni miejsce pobytu. Wybaczcie, SMS. Czyli jest gdzieś tutaj. Dobra. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dawno nie było takiej dobrej schizy. Znaczy, ja to schizy mówię, tak? Z tego względu, że pojawiają się duchy i różne dziwne wizje ma nasz bohater. Są blokowane. Oh, perfect. You again. See this button? I wonder what this does. Oopsie. Teraz na pewno ci zrobię gnoju krzywdę. Jak cię tylko dopadnę, to przerobię cię normalnie na sajgonki. Teraz pytanie, gdzie ja w takim razie mam iść? Tędy przeszedłem. I tego właśnie nie pamiętam. Co ja miałem tutaj zrobić? Jak się dostać? Winda jest zablokowana. Tutaj był ten. Ten sobie polazł gdzieś. Muszę znaleźć jakąś drogę. Oczywiście tu jest zamknięte. Wróćmy na chwilę tu i się rozejrzyjmy. Mnie się wydaje, że właśnie tutaj trzeba było gdzieś wrócić. Dobrze mi się wydawało. Ha? Właśnie. Trzeba było wrócić. Dobrze jest o tym pamiętać. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem, to mnie normalnie krew zalewała, bo nie widziałem tutaj, co mam zrobić, tak? A to był okres, gdzie te youtuberzy to tak średnio byli popularni. Okej. Dobra. Włączyłem światło. Dzięki czemu wyłączyłem również zabezpieczenia. No dobra. Kolejne informacje. Orzesz ty w mordę. Zobaczcie jej, jakie to bydle jest wielkie. I nieźle grzeje. Dobra, muszę je jakoś ominąć w takim razie. Gdzie jest? O kurde!
otwieraj. Zginąłem. To jest zabawne. Znaczy nie dla mnie. Dobra. Tutaj była apteczka, tak? Tutaj był ten system zabezpieczeń. No właśnie, było. Apteczka. Wyłączyłem ten. I... Dobra, jeszcze raz te dane. Tu nic nie ma. Tu jest apteczka. Tutaj właśnie się tak załatwiłem. Tam nie ma przejścia. Dobra, muszę wyłączyć to jakoś, albo ha. Gotcha. Dobre. Teraz to se może strzelać do duchów. Dobra. Oh my freaking god, really? Fuck's sake! Dobra. Udało mi się zniszczyć. Musiałem zużyć wyrzutnię rakiet, no. O Jezus. Dobra. Nieważne. Nie chciałem tam iść. Przepraszam. Już nie będę. Widziałem cię, Mendo. To za chwilę. Bo ja lubię zwiedzać. Nie chcę ominąć jakichś znajdziek, bo one się przydają. Znowu lekka zwiecha. Ewidentnie to jest kwestia temperatury, jaka panuje na zewnątrz. A żeby takiego ktoś zarżnął jak prosiaka. Znaczy sam to zrobię. Ciekawe, czy da się tym karabinkiem. O, udało się zniszczyć. Tam jest wyłącznik. Oczywiście, żeby się do niego dostać, trzeba iść naokoło. No, lepiej było wyłączyć w ten sposób. Według mnie. Aha. Jest i grubas. Cholerna menda. W las gdzieś. Oh shit. Results for you. All the compounds you had me test for are present. Although the concentration of the
strasznie celne są te karabinki, mają niesamowity damage. Tu się strzeli. Strasznie dużo apteczek na tym straciłem. I wcale mi się to nie podoba. To wcale, wcale. Dobrze, że w miarę skuteczny jest ten mój karabinek na nie. O, jest apteczka. Pójdźmy w tę stronę. Najpierw. Tu jest jakieś wyjście, to nie? To zobaczmy, co jest po tej stronie. Znajdźka! What the hell? Znowu chwila na pomyślenie. Spokojnie, relax. Tu nic nie ma. Zapisywanie punktu kontrolnego. Fajnie. Cieszę się niezmiernie. Tu nic nie ma. Tu jest ciemno jak w... Nie powiem gdzie. Lol. Gdzie? Poszedł head. Dobra, mam 7 apteczek. Nie chcę się rozstawać z żadną z broni, no. Lubię swoje bronie. No niestety, brak amunicji robi swoje. Do tego mam 24 pestki, dobra. W takim razie zmień tą broń. Weź amunicję. Więcej amunicji. I zobaczmy, co znajdziemy dalej. Znajdźka! Apteczka. Nieplanowany bum-bum. Kolejna apteczka. Dobra, mam już ich 9. Czyli tutaj obszedłem. To już mniej więcej wiem, gdzie jestem. I idziemy sobie dalej. Wybaczcie mi na chwilę, znaczy ogółem ja wam tu podziękuję, save'nę od razu za pamięci, jako siódemeczka i podziękuję wam tutaj, do usłyszenia w następnym odcinku, gramy w co chcemy, trzymajcie się, hej!